Cześć, siemanko, z tej strony Chemik. W tym materiale tworzymy zestaw za około 7000 na luty 2021. Zapraszam na film. W roli wstępu do tego zestawu komputerowego chciałbym tutaj tobie, mój drogi widzu, przedstawić, na czym się skupiłem przy doborze podzespołów. Chciałem tutaj zrobić zestaw, w którym ujmę kartę graficzną jako taki zakup przyszłościowy. I szczerze, no przy aktualnych cenach kart graficznych oraz w ogóle jakiejkolwiek dostępności, jakichkolwiek dobrych kart graficznych, to jest prawie niemożliwe poskładanie zestawu na innej karcie niż 3090, która kosztuje teraz kosmiczne 10 tysięcy nawet. Zakładam cenę za kartę graficzną, jaką ostatnio trzeba było zapłacić, gdy jeszcze była dostępna. Mianowicie do tego zestawu dobrałem 3060 Ti, Asus TUF GeForce RTX właśnie 3060 Gaming 8 giga. Cena, jaką trzeba było za nią zapłacić, to było 3679 zł, także no sporo więcej niż sobie Nvidia by tutaj życzyła, no ale niestety z racji braku dostępności nie ma możliwości dostania jej taniej. Ok, budżet, który tu widzicie w koszyku, jest to 3394 zł, plus nasza karta daje nam to właśnie te 7000. No i komputer na dzień dzisiejszy, jeżeli byście go kupili w takiej konfiguracji, no to będzie działał, ale nie będzie żadnego obrazu, bo wybrałem procesor bez układu graficznego. Jeżeli chcecie no już na teraz, to po prostu dorzućcie bodajże 200 zł i weźcie ten sam procesor, ale bez literki F. Dzięki czemu będziecie mogli sobie przeczekać na lepszą dostępność kart graficznych, albo po prostu kupcie jakąś inną, na przykład używaną kartę za te około 3600 zł z rynku wtórnego. Procesor, jaki to wybrałem, będzie to Intel Core i7-10700F. No, jedna z lepszych konstrukcji, jedna z bardziej opłacalnych konstrukcji, bo w cenie 1200 zł otrzymujemy 8-rdzeniowego małego potworka z 16 wątkami. No jest to najnowsza generacja, jeszcze dostępna najnowsza, bo już tam ta 11 jest tuż i już praktycznie witamy się z nią w sklepach, ale nadal najnowszą jest 10, tak ogólno i dobrze dostępna. No i cóż tu więcej mówić, procesor 14 nanometrach z TDP na poziomie 65 W, dobra jednostka do gamingowego peceta, spokojnie starczy nam na lata grania w gry w 4K nawet na najwyższych detalach. Ok, mówiłem o karcie graficznej, będzie to Asus TUF i tak się fajnie złożyło, że dobrałem tej płytę też Asus TUF, mianowicie Asus TUF Gaming B460. Dlaczego B460, a nie Z490, skoro mamy budżet aż 7000? No budżet właśnie. Jeżeli chcecie wziąć na przykład płytę Z490, to mam tutaj dla was alternatywę, natomiast jest sporo droższa i przez to, że jest droższa, nie zmieściła mi się w budżecie 7000 zł. Ten Asus TUF kosztuje 559 zł i jest naprawdę dobrze doposażony, jeżeli mówimy tutaj na przykład o sekcji zasilania, o jej chłodzeniu. Mamy dwa złącza M2, jedno z shieldem. To wszystkie konektory, jakie potrzebne są do nowoczesnego gamingowego peceta. Nawet na panelu wyjść jest nie najgorzej. Jeżeli chodzi o układ dźwiękowy, to jest to już Realtek LC1200A, czyli wyższa troszeczkę półka. Ale jeżeli ktoś by się opierał na Z490, że chce na przykład w przyszłości zmienić swój procesor na taki z odblokowanym mnożnikiem, no to nie ma problemu, albo po prostu chce wziąć wyższy chipset płyty, żeby ramy podkręcać, no to propozycją moją, taką dla was, będzie MSI Z490A Pro. Płyta dość droga, ale jednocześnie na tyle tania, że jeszcze bardzo dobry tutaj nosi stosunek ceny do jakości i wydajności. Na MSI Z490 Pro w cenie 769 zł jest to ciekawy kąsek do ugryzienia. Mamy no lepszą jednak tutaj sporo sekcję zasilania niż w TUFie, no ale też jeżeli byśmy szukali płyty na B460 w tym pułapie cenowym, to ta sekcja też by była lepsza. Mamy dwie M2 też, tylko jedna z shieldem. Mamy USB-C na front. W TUFie chyba tego nie było, albo ciężko było mi znaleźć, ale nie, z tego co widzę nie było.
Więc to też jest plus dla na przykład takich ciekawszych obudów, które posiadają takie złącze na froncie, albo po prostu na przyszłość. No cóż tu więcej mówić o tej Zetce? No sporo droższa jest, czy chcemy, czy nie chcemy, od Tafa, więc jeżeli ktoś ma możliwość, to zachęcam do dopłaty, jeżeli nie, no to bierzcie śmiało Tafa, to jest naprawdę dobra płyta. Poza tym będzie idealnie wam wpasowała się w kolorystykę do karty, którą wam tutaj zaproponowałem, graficznej, która niestety jest niedostępna. Jako pamięć operacyjna, no to standardowo w sumie chyba na moim kanale poleciałem z G-Skillami AX taktowanie 3000 MHz. Wziąłem tylko 3000 z powodu prostego, no często są tańsze niż na przykład dedyki 2666 MHz. Natomiast tutaj zdecydowanie lepiej mieć wyżej taktowany RAM, żeby na przykład zejść z opóźnieniami, albo na przykład jeżeli byśmy w przyszłości, albo teraz zdecydowali się na płytę Z490, to możemy wtedy wykorzystać pełną moc tych szybszych RAMów. Co do nośnika danych, jaki tutaj zaproponuję wam, moi drodzy widzowie, no to będzie to 1 TB M2 NVMe. No mamy 7000, no to możemy sobie, powiedzmy, pozwolić na tak pojemny i szybciutki dysk. No i padło na Adate XPG SX 8200 Pro. Można wziąć jak najbardziej tutaj Samsunga 970 EVO, tylko tyle, że on jest troszeczkę droższy. No i w sumie nie ma jakichś większych różnic, na przykład jeżeli chodzi o transfery. Pomijam fakt kontrolera czekości, bo Samsung ma swoje autorskie, a tutaj Adata korzysta na innych rozwiązaniach, a raczej ogólnodostępnych. No i ten dysk nie ma chłodzenia, także to zachęcam was, abyście wsadzili ten dysk pod złącze M2, które ma Shielda, tak jak w przypadku tutaj MSI, czyli to pierwsze złącze. No, Samsungi się lubią grzać, ta data pewnie też się będzie grzała, bo ma no, bardzo wysokie parametry, 3500 MB odczytu i 3000 MB zapisu, więc jeżeli zbyt mocno go obciążymy, to potrafiła nam się przegrzać, no i przez co będzie to otulowało, co się jednoznacznie przeniesie na utratę gdzieś tej mocy, wydajności i spadek transferów. Przechodząc dalej, no to już do zasilacza, tak jak mówiłem, w przypadku komputera za 8000, no nie uznaję przy tych wyższych budżetach zasilaczy 80 plus brąz, więc jako taki minimum wrzuciłem Supremo FM2 750W 80 plus Gold. Jednostka dobra, sprawdzona, w pełni modularna, więc zbędne kable można odpiąć i schować do pudełka po zasilaczu. Broń Boże, nie wyrzucajcie. Jeżeli chodzi o moc, no to wziąłem taki lekki zapas. W przypadku tego zestawu, jeżeli mówimy o tej i7 z zablokowanym mnożnikiem oraz załóżmy 3060 Ti, to nawet 650 W można by tu wziąć i by w zupełności starczyło, 50 zł jednocześnie oszczędzając. Ale ja uznaję, że lepiej mieć lekki zapas niż tak, powiedzmy, na styk. No, to jest oczywiście gruba przesada, bo ten komputer nie pobierze 650 W, ale ja mówię tutaj, tak jak kiedyś wspominałem, o tym idealnym obciążeniu zasilacza, czyli mniej więcej w okolicach 50% jego mocy nominalnej. Wszystkie te komponenty, które były do tej pory omówione wraz z niedostępną kartą graficzną, będę chciał zamknąć w obudowie Crux LEDa. Jest to obudowa, którą już polecałem bodajże raz w jednym zestawie i uważam, że jest to naprawdę ciekawa konstrukcja. Mamy szkło, także wpisujemy się w nowoczesne trendy. Mamy wentylatory RGB. Skrzynka bardzo pojemna, z dużą ilością montażu dysków chociażby, bardzo przewiewna. Na górze mamy tutaj to siarteczkowanie, więc nie ma obawy o temperatury sekcji zasilania czy naszego procesora, bo powinno całe ciepło fajnie sobie uchodzić do góry. No i przede wszystkim cena, tak, no za 289 zł. Uważam, że to jest naprawdę konstrukcja godna uwagi i przede wszystkim polecenia. Okej, pewnie wielu z was się zastanowi, dlaczego nie ma chłodzenia. No dobra, no tutaj mamy procesor boksowy, więc nie trzeba nam tutaj jakiegoś dedyka, ale i tak mimo wszystko ja bym poszedł w dodatkowe chłodzenie, tylko tyle, że się po prostu w budżecie nie zmieściłem.
I jeżeli chcecie złożyć komputer teraz, bez karty graficznej i w przyszłości po prostu ją dokupić, to bardziej niż do płyty głównej zachęcam bym was właśnie do kupienia chłodzenia od razu na ten procesor. Raz, że będziecie mieć o wiele niższe temperatury niż na tych, no nie szukujmy się, słabych boksach od Intela, które teraz producent dodaje do swoich procesorów. No to dwa, będziecie mieć o wiele, wiele lepszą kulturę pracy waszej jednostki komputerowej. A 3, no to gdzieś tam ładniejszy design, tak? Wiadomo, że fajnie wygląda takie większe chłodzenie wieżowe, aniżeli box. I ja tutaj jako takie, no minimum nie minimum, ale dobry kompromis między wydajnością a ceną polecę wam Silentium PC Fortis trójeczkę. Wiadomo, że można pójść na przykład w Grandisa, można pójść w BigQuieta Dark Rock Pro, czy Noctua NHD15, albo w IO. Navis, czy Be Quiet, czy nie wiem, NZXT, no tutaj dowolność jest ogromna. Natomiast gdzieś tam ten stosunek ceny do wydajności, opłacalności, no to ma zdecydowanie jako jeden z najlepszych Silentium PC, między innymi Fortis czy Fera. Tak więc podsumowując ten zestaw komputerowy, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o mojej propozycji na luty 2021, gdzie wiadomo, tych kart niestety nie ma. I coś czuję, że prędko nie będzie. Natomiast tyle, ile da się poskładać, to jestem w stanie wam zaproponować, tak, gdzieś w określonych budżetach. Tak jak wspomniałem na samym początku, jeżeli nie planujesz kupna karty graficznej żadnej teraz, to weź procesor bez literki F, dzięki czemu będziesz mógł chociaż pracować na tym komputerze, tak? Jeżeli materiał Ci się podobał, no to nie zapomnij zostawić łapeczki w górę, zasubskrybować mojego kanału, jeżeli chcesz zostać na dłużej i oglądać kolejne moje produkcje. A w tym filmie to by było na tyle. Mówił Chemik i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya!